Tomasz, ty do ringu wchodzisz przy piosence Funkiego Polaka, który śpiewa o miłości i o szacunku do ojczyzny. Czym dla ciebie jest patriotyzm? Ja myślę, że każdy Polak na obczyźnie tęskni za krajem. I po iluś tam latach, tam 10, 20, bo pytam tych Polaków, czy tęsknią. Tak, oni by chcieli wracać dziś, jutro, tylko mówią, no nie mamy do czego, bo tutaj posprzedali domy. I ta tęsknota, myślę, jest, była i będzie, a nie odczuje tego ten, który mieszka w Polsce, bo ma Polskę na co dzień. Ja też oczywiście tęsknię za Polską, myślami często wracam do Polski. Jednak no, życie moje w Ameryce się toczy i tam trzeba żyć, ale myślę, że każdy Polak, który jest tam, nie wiem, powyżej tam 10 lat w Ameryce, gdzieś tam zawsze się zakręci wokół, mówią, no ta nasza Polska, kochana ojczyzna. No ale co powoduje, że ludzie powierzali? No praca. No. Jeżeli jest praca, no to możemy mieszkać w Polsce. A jeżeli, mówię o sporcie teraz na przykład, jeżeli w moim przypadku było konieczne wyjechać do USA, by się rozwijać sportowo, trzeba było postawić wszystko jedną kartę, stawić dom i wyjechać. Decyzję o wyjeździe podjąłeś w 2008 roku. Nie miałeś wtedy żadnych wątpliwości, że jest to słuszny krok, że tego potrzebujesz, że to jest konieczne i dzisiaj z perspektywy czasu uważasz, że trzeba było tak zrobić? Tak, trzeba było pewnie, gdybym został, bym już nie walczył, a tak Bogu dziękować, jestem zdrowy, 37 lat. Dzieci moje przecież znają angielski, znają hiszpański, znają polski, 3 języki. Pewnie w Gliwicach by tego się nigdy nie nauczyły i by nie mówiły tak płynnie, jak mówią. Jak szybko zaaklimatyzowałeś się w Stanach Zjednoczonych? Kiedy nadszedł taki moment, że poczułeś, że tam jest twój drugi dom? Znaczy, jeżeli chodzi o trening, to widzisz, że jest tam inny boks. Są tam największe walki, największy mistrzowie tam przyjeżdżają walczyć. Stąd, czy nawet czy ci się podoba, czy nie, jeżeli chcesz być mistrzem, musisz tam być. Ja szybko się wtedy klimatyzuję, bo nie patrzę, czy mi się podoba w tym domu, czy nie. Bo na przykład w 2008 roku, gdy przyjechaliśmy do USA, wszyscy razem wynajęliśmy, pamiętam, apartamencik, 3 pokoje malutkie, nie wiem, to było 60-50 metrów. Malutka kuchenka, jedna łazieneczka też malutka. To było bardzo ciężko. Żona mówi, chodź, wracajmy do Gliwic, mamy przecież duży dom, pole, rodzina, tu przetrwamy. Było ciężko i dzieci też, oczywiście język, do szkoły szły, nic nie rozumiały. No. Był to ciężki okres, ale mówię zawsze, jak idzie się przeżycie z Panem Bogiem, można przetrwać najcięższe chwile i wyjść zwycięsko z tego. Tak żeśmy właśnie zrobili i potem kupiłem już w 2009 dom i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo szybko, już po roku mieszkania w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie, już po roku Bogu dziękować, talent miałem dobrych ludzi, poznałem Zygiego i no jestem w tym miejscu, co jestem, gdyby też nie, bo trzeba mieć szczęście w życiu, jeżeli go nie masz i nie spotkasz odpowiednich ludzi w swoim życiu, no to możesz nisko upaść i nigdy się nie podnieść. Zauważasz duże różnice w mentalności między Polakami a Amerykanami? Znaczy, jak powiem, jeżeli chodzi o Stany, to każdy interesuje się sobą. Nie ma, że dzisiaj sąsiad naprzeciwko mnie interesuje się mną, co ja robię. Każdy wie, że ja walczę. Wszyscy mówią hello, good luck i to wszystko. Każdy ma swoje życie, swoje problemy. No a w Polsce troszeczkę może jest inaczej, no bo każdy sąsiad chce wiedzieć, co robisz, coś kupił, kiedy przyjeżdżasz do domu, kiedy wyjeżdżasz. Przeprowadzając się do Stanów Zjednoczonych, musiałeś zakończyć współpracę z trenerem Andrzejem Gmitrukiem. Nie żal było tej współpracy po tylu latach sukcesów? No tak, to oczywiście, no, pracowaliśmy tyle lat, jednak Andrzej no, mieszka w Polsce, miał wtedy dziewczynę młodą. Mówi, że chce być z nią. Mówi, Andrzej, to jest twój wybór. Mówię, ja zostaję, ty wracaj do dziewczyny. I tak te nasze drogi się rozeszły. Nie to, żebyśmy się na siebie obrazili. Ja mam kontakt, czasami do siebie dzwonimy, zawsze dobre słowo o nim mówię i myślę, że on o mnie. A jak ty w ogóle zapatrujesz się na zawód trenera? Widziałbyś siebie w takiej roli po zakończeniu kariery sportowej? Nie, dlatego, że to jest ciężka praca i czekanie na perłę, by ją wychować, tak? By ten diament, by go oszlifować. To nie jest takie proste. Wielu jest pięściarzy, a ilu tak naprawdę się przebija. Czy w przyszłości rozważasz taką opcję powrotu do Polski razem z żoną, czy raczej w związku z tym, że twoje córki już od wielu lat mieszkają w Stanach Zjednoczonych, to też pewnie tam będzie twój dom na stałe. Prawdopodobnie tak, bo jednak no córki
się zadomowiły. Za chwilę córka za półtora roku, za dwa lata pójdzie na studia. I tam nie myślę, że one by chciały wracać do Gilowic. No sama chociażby te szkoły amerykańskie, no przecież to jest jednak tutaj no, polski język, jeżeli chodzi o ortografię, takie sprawy. Młodsza córka w ogóle jest tragedia, no bo pisze z bykami. No tutaj na pewno byłoby ciężko, no ale to będzie też ich wybór, bo to miały 27 lat, mogą sobie, bo tyle trzeba mieć w Stanach, by dziecko podjęło decyzję, co ma robić. Ja myślę, że one zostaną na, jako ojciec i mąż, no nie pozostanie mi nic, jak być z nimi.